Brawo! Dopiero zaczął się rok szkolny, a ty już masz przerąbany okremer. No Jezus, daj już mój spokój. Słuchaj, stary, nic nie przegapiłeś. Każdy początek roku szkolnego wygląda tak samo. Ła, to bolało. Jezus, Karolek, ja nie wiem, jak ty sobie sam radzisz, ale chyba musi być ciężko, co? Odczep się. Chcecie zobaczyć filmik, jak nowy zega na korytarzu? Koniecznie, nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Idzie, to ten. Jezu, facet chyba serio nie wytrzymał presji. Czaj, a ty skąd masz ten filmik? Wszyscy mają, znaczy w necie jest. Chłopak ma już ksywkę w żegule. Znasz go? Ej, chodźcie do łazienki, Rozalie się coś stało. Co się stało? Słyszałeś? Adam, chyba nie będziesz pomagał swojej byłej. No, chyba nie mam wyjścia innego. Co? Serio? Co się stało? Dlaczego się tak zachowujesz? Rozalia, wyłaź, proszę cię, zaraz tu jakiś nauczyciel przyjdzie. Nie, nic tylko nie wyjdzie. No proszę cię, poza tym tu jakiś kolor żyga. Ej, wszystko w porządku? To super, możemy się już zająć Rozalią? A ty co, bo już tak stał, idź stąd, to jest damska toaleta. Martyna! O, tu jest żygulec. Dawaj zdjęcie do kamery, uśmiech. Dawaj jeszcze jedno. Rozalia, on już poszedł, wyjdź. Powiedz, co się stało. Zdjęcie. No bo ty nic nie rozumiesz, no. Ktoś mnie szantażuje. O mój Boże, ej, no weź to wyjdź i powiedz, pomożemy ci. Chodź tu. Serio? Jeszcze chłopaków to przeprowadziłaś? Weź jeszcze po moją matkę zadzwoń. Brawo, to był świetny pomysł, żeby przyprowadzić tutaj chłopaka. Masz coś jeszcze mądrego do powiedzenia? Chodźcie, musimy z nim pogadać. Ale ten nowy ma przerąbane zaraz. Rafał się na niego uwziął, on będzie miał przerąbane w szkole. No dokładnie, trzeba mu pomóc, porozmawiać z nim albo coś. Musimy tu pomóc naszej kumpeli, nie słyszeliście? Ktoś ją szantażuje. Ale Martyna, to jest moja była. No i co? Tak czy siak musimy jej pomóc. Michałowi też musimy pomóc, a on jest sam. No, kto według ciebie ma bardziej przerąbane?